W niejednym oku zakręciła się łza. Wspólnota parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w niedzielę żegnała swojego wieloletniego proboszcza, księdza Lecha Łubę. Ani parafianie, ani proboszcz nie byliby sobą, gdyby nie pożegnali się we własnym, niepowtarzalnym stylu. Łatwo wiernych ksiądz Lech jednak nie wypuścił, bowiem po nabożeństwie, czyli strawie dla ducha, przyszła pora na coś dla ciała. Przed plebanią na wychodzących ze świątyni czekała grochówka. Zanim jednak goście księdza Lecha dotarli do ogromnego kotła z zupą, podzielili się z nami swoją opinią o swym wieloletnim duchowym przewodniku. Jaki obraz księdza Lecha zostanie w ich sercach i pamięci? My właściwie nie jesteśmy z tej parafii, ale naprawdę bardzo dobry. A skąd państwo jesteście? Matki Bożej Miłosierdzia jesteśmy, no ale że z racji tego, że dziś pożegnanie, także przyszliśmy odwiedzić księdza. Myślicie, że zostanie w Suwałkach no, dalej taki aktywny jak do tej pory? Chyba tak. Co obiecał, to tak. Ksiądz Lech Łuba, co to za ksiądz? Bardzo fajny człowiek. Wspaniały. Proboszcz, takiego jako proboszcza człowiek. Nie mieliśmy wcześniej. Także wspaniały człowiek, możemy tylko tak powiedzieć. Wspaniały ksiądz, naprawdę tak. Wspaniały ksiądz, przyciąga młodzież i takich księży powinno być więcej. Jest aktywny księdzem medialnym i bardzo wszystkim się on podoba. Ludzkim księdzem, także chwalimy go i będziemy pamiętać. I dla dzieci, dla starych, dla dorosłych, miły człowiek. Miły, życzliwy, ludzki, odpowiedzialny. Tyle bym powiedział. Żałuje pani, że odchodzi z parafii? Bardzo, bardzo. Był bardzo pomocnym człowiekiem, księdzem, duszpasterzem. No ksiądz niesamowity. A co zapytałeś? Porywający, spontaniczny i niepowtarzalny, krótko mówiąc, który zbudował, zrobił, zostawił duży ślad po sobie. Zasłużył na wszystkie te, sądzę, tytuły i wyróżnienia. Nie, no wszystko stworzył. No i praktycznie to świadczy o tym, że tu jesteśmy, mimo wbrew różnym zawirowaniom w kościele, to na mnie nie przeszkadza, żeby chodzić do kościoła. Bardzo dobry człowiek. Dużo zawdzięczamy, przyjazny dla każdej osoby. Także osobiście też, no, przeżywam to strasznie. Także wszystkiego dobrego życzę mu na tym odpoczynku. Niech odpoczywa zasłużone jego na chwałę Panu. Skąd tak głęboka i prawdziwa sympatia dla księdza Lecha? On ma po prostu własną receptę na bycie dobrym kapłanem. Ksiądz musi zrozumieć jedno, że ja jestem dla ludzi, nie ludzie dla mnie. Ja mam na ludzi czekać, nie ludzie dla mnie. I wtedy ksiądz będzie spełniony, wtedy księdzu nie będzie brakowało niczego, ani powodzenia, ani obecności, ani nawet pieniędzy. Więc czekać na ludzi, nie pozwalać na to, że teraz jest, o proszę bardzo, godzina, jest, więc nie mam mnie. Jestem, proszę państwa, dlatego jestem celibatariuszem, dlatego nie założyłem rodziny, żeby być dyspozycyjnym, żeby być w każdej chwili, no może nie w każdej chwili, nie przez całą dobę, ale żeby być wtedy, kiedy ludzie potrzebują. Także to jest bardzo, naprawdę bardzo ważne. Tego życzę wszystkim kapłanom, wszystkim księżom, a wtedy świat będzie piękniejszy i życie będzie piękniejsze i ludzie będą bardziej cudowni, będą bardziej księży szanowali, chociaż podpadamy czasem bardzo mocno. Ksiądz Lech z uporem twierdzi, że swą emeryturę traktuje jako urlop.
to nie mówię, że odchodzę na emeryturę, ja tego słowa troszeczkę nie lubię, bo emerytura mi się kojarzy z taką niedołężnością, z takim wyeksploatowaniem się, z takim już zużyciem się i potem byciem już niepotrzebnym. Dlatego unikam tego słowa i w to miejsce wprowadzam słowo, w moim przypadku oczywiście, odchodzę na urlop usque mortem, czyli odchodzę na urlop aż do śmierci. Jak on będzie długo trwał, nie wiem, Pan Bóg wiedzieć raczej, w każdym razie aż do końca życia. Daj Boże, żeby to było jak najdłużej, żeby to był taki urlop bardzo aktywny. Ja zostaję też w Suwałkach, nie odchodzę z Suwałk. Jak żartuję, że zmieniam tylko numer mieszkania, numer telefonu, numer butów, numer koszuli ten sam, a pozostałe to. Także myślę, że w Suwałkach się zakochałem, proszę Państwa, na po uszy i nie wyobrażam sobie, żebym gdzie indziej wybywał, nawet w rodzinnej stronie. Myślę, że rodzinne strony się z tego powodu nie obrażą. Zresztą Suwalszczyzna, Suwałki, tutaj spędziłem prawie całe swoje życie kapłańskie. Od 75 roku, nie życia, ale kalendarzowego, Bakałażewo, potem Puńsk, potem Święty Aleksander, przepraszam, no i oczywiście wreszcie Święty Kazimierz, gdzie kończę swoją, że tak powiem, aktywność w sensie kanonicznym, w sensie aktywność duszpasterską jako proboszcza, ale pozostaję duszpasterzem, ktoś będzie chciał, będę spowiadał, ktoś będzie prosił o pomoc, chętnie pomogę, bo jestem otwarty na pomoc, na służbę, że to wszystko myślę, że pozostanie no, w moim sercu, bo jak Państwo wiedzą, że ja mam takie podwyższone ADHD, nie mogę w miejscu usiedzieć. Jak trochę dłużej siedzę, to od razu się zrywam, pytaję dlaczego, muszę pochodzić, prawda? Nowym domem księdza Lecha będzie parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla. Choć tak jak zawsze, również w niedzielne popołudnie, wszędzie księdza było pełno, to sam przyznał, że... O 7 rano kręciła się tylko łezka, ale nawet łezki. Ale teraz już patrzę, że już się przyzwyczaiłem, przyłamałem się. Tak, o 7 rano tutaj gula stała, oczy też czułem, że robię się wilgotne, no ale teraz już teraz tak. Także z radością odchodzę na ten urlop, mówię, mam nadzieję, że zasłużony. Dlaczego z radością? Dlatego, że czuję się człowiekiem spełnionym, czuję się człowiekiem, który nie marnował ani czasu, ani pieniędzy. Ani zdrowia nawet, nie, zdrowia nie marnuję. Niektórzy mówią, że może zdrowia, nie, jestem nadal sprytnym, mogę tańczyć, mogę śpiewać. Rekomendował też swoim dotychczasowym parafianom swego następcę. Następca jest doświadczonym kapłanem, jego czwarte probostwo i trudno teraz mu coś radzić, prawda, już on ma swoje doświadczenie. W każdym razie jest wspaniałym człowiekiem, jest otwartym człowiekiem, tak jak niektórzy mówią ja, ale mówię, jestem otwarty, ale bez pukania proszę nie wchodzić. Także ta otwartość jest troszeczkę taka ograniczona. Więc życzę jemu, żeby Pan im błogosławił, żeby dobrze tutaj wpisał się w parafię. Z tego, co o nim mówią ludzie z innych parafii, jest wspaniałym kapłanem, wspaniałym duszpasterzem, prowadzi różnego rodzaju zespoły, śpiewa, no oczywiście gra na gitarze, jest dla ludzi. Ksiądz Lech od ponad 20 lat na antenie telewizji Suwałki prowadzi autorską audycję Ufajmy Panu i choć zakończył swoją posługę proboszcza, to w telewizji urlopu nie dostał. Po wakacyjnym odpoczynku wraca na naszą antenę i nadal będzie gościł w domach naszych widzów.